jestem na początku albo na końcu, jak kto woli. Ale dla mnie jest to początek szlaku głównego Beskidzkiego ponownie. Druga próba, drugie starcie zaczyna. Godzina 14:34, czwartek, 23 lipca. Wykonałem właśnie przełęcz Bukowską, gdzie główny szlak Beskidzki zdecydowanie skręca w lewo i kieruje się we właściwą stronę, czyli na zachód. Pod Tarnicą. No niestety nie leży na głównym szlaku Beskidzkim. Ja muszę skręcić i napierać w górę. No, pierwszy kawałek z głowy. Ustrzyki górne i popas US Kulapa też z głowy. Ruszam dalej. No, do zachodu słońca jeszcze kawałek czasu. Do 20:30 większy kawałek czasu. Cisnę na połowę Taryńską. Rozpoczęty już ponad godzinę temu. Z brzegów górnych wyszedłem na Połoninę Wetlińską i wędruję już w kierunku przełęczy Orłowicza. Będę od tej granicy wchodzić, żeby potem wrócić na nią. Pawie górę. Wchodzę właśnie do przełęczy żebra, na którą zaczyna się podejście na Hryszczaku.
Wisława okazuje się być rzeką graniczną pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Karpatami. Tym samym opuszczam Bieszczady i wchodzę w Beskid Niski. Właśnie wychodzę na tokarnię, w której powoli będę wchodził do pułap. Pustelnia świętego Jana z Dukli. Teczko czasu jeszcze jest. Cisnę dalej do Chyrowej. Thank you.
zejście na Jaworzynę Kryniker. Wzdłuż tras narciarskich albo po trasach narciarskich. Stromo, syto, ale jak lubię, szybko do góry. Przekraczana, zmiana pasma, Beskid Sądecki zostaje z tyłu, a ja zaczynam wchodzić w gorce. Ale zanim to, popas, odpoczynek i dopiero do góry.
dzień na głównym szlaku Beskidzkim. Dzisiaj ruszam z Turbacza troszeczkę później, bo w nocy miało padać. Po co moknąć, jak można spać? Po wczorajszym ciężkim, upalnym dniu, długiej trasie męczącej troszeczkę odespałem. No i ruszam teraz na Turbacz. I potem zaczynam długie, długie zejście. Gdzieś tam w okolicy Jordanowa, żeby stamtąd zacząć podchodzić na halę Krupową. I docelowo skończyć dzisiaj na przełęczy Krowiarki.
przełęcz glinne. Przełęcz, która mnie zatrzymała w zeszłym roku. Dzisiaj mnie nie zatrzyma. Idziemy dalej. Twardo. W górę. Rower sępliska na chawę. Niziowo. Ostatni etap już wędrowania głównym szlakiem beskidzkim, Beskid Śląski. Właśnie jestem na podejściu na jedno z Magury, chyba Wiślano, a zaraz potem Barania Góra i schronisko na Przysłowie. Może ze śniadaniem. Ostatni kawałek podejścia na głównym szlaku beskidzkim, idąc od Wołosatego do Ustronia, to kawałek asfaltu pod Równicę. Właśnie na nim jest. Potem już tylko zakręt w lewo i ścieżkami spadanie do Ustronia. Niestety ta końcówka już w nie najlepszej formie. Gdzieś się jakiś stan zapalny w prawym udzie nie pozwala mi odpowiednio szybko zbiegać, popodchodzić, tudzież maszerować po płaskim. Thank you.
Panie Darko! Panie Darko! Brawo! Jest pan Darek przyjechał. Jest i kropka. Koniec. Pij! Zwycięzco! Do dna! O rany! Gratulacje! Dzięki serdeczne! Dawaj! Ja pierdzisz!